Helmut, chodź, z tobą tak zawsze. Mówiłem ci, że się zgubimy, to nie chciałeś słuchać. I proszę bardzo, gdzie wylądowaliśmy? W lesie. Nie wiem, Sisiek, nie wiem. Co? Nie wiem, Sisiek, gdzie jesteśmy. Mówiłem ci, żebyś nie mówił do mnie Sisiek. A jak? Nie Sisiek. A jak? Krzysztof, na litość boską, Krzysztof. Krzysztof, dobra, Sisiek. Sisiek, gdzie my tu jesteśmy? No gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Nie, no. Nie wiem. Zasięgu nie ma? Nie, nie ma zasięgu. Ja ci dawno ci mówiłem, żebyśmy wzięli GPS. Helmut, nie rozśmieszaj mnie. Bez GPS-a to ja rozumiem, że po Nowym Jorku jeździłem. A po Nowym Jorku, po Nowym Jorku. A Karczew cię przechódł. Gdzie jesteśmy? O nie wiem, no tu. Tu się jedzie na Bechlin. Ale poczekajcie, panowie, na chwilę szedłem ze stanowiska, nie wiedziałem, że klienci przyjadą. Już chwileczkę, jestem, chwilunia, momencik. Dobra, jestem gotowy. No to dawajcie pieniążki, przystępuję do obsługi. Co? Jajco. A, bo widzę nowi klienci, to wy chcecie przed zapłaceniem pewnie te moje jajeczka zobaczyć. Nie. To po co wy się tu zatrzymujecie, jak ja tu przy drodze jajka sprzedaję? Ach to! A ty myślałeś, że co? Nie, to wie pan... Proszę szanownego pana. A co mu jest? Coś mu nadepnęło na tchawicę? O co chodzi? Nie, proszę szanownego pana... Co jest z jego gadaniem? Co to jest? To jest Helmut, mój przyjaciel z Niemiec. Niemiec nigdy nie będzie i nie był przyjacielem. To jest dobry Niemiec. Tak, dobry Niemiec to martwy Niemiec. No. Jezus Maria. Tak. Dobry Niemiec, Helmut! Aha. Ja, tak, proszę szanownego pana, którędy się jedzie na Karczew? Co, jeszcze go nie zbombardowaliście, co? Po co wy do Karczewa chcecie jechać? My jedziemy do Karczew z interesami. Tak, z interesami, tak. Wy Niemcy jesteście znani z tego, że macie długie lufy, no. Widzę, żeście takim samochodem jak czołgiem zajechali, to co? Jak przepraszam, panie, co tak śmierdzi? No, za blisko pan Niemca stoisz, no. Nie, ten zapach taki, czujesz, Helmut, to takie, aż takie... A, to w powietrzu, a, to nie, to jest obornik kurzęci. Co? Gówno. Kurze gówno tak daje, takie nasze lokalne Coco Chanel. Aha. No. A momencik, przepraszam bardzo, jakie wy interesa chcecie w Karczewie robić? No bo droga tu będzie, to z Helmutem stację otwieramy. A to nie róbcie tego, bo ja na swojej ziemi pod Karczewem miałem dwie stacje i na tym nic nie zarobiłem, zły interes. Dwaj stacje? Tak, szóstą i siódmą stację drogi krzyżowej miałem. Nic, lament, płacz, zero pieniądzów, no. Nie taka stacja, stacja benzynowa, panie starszy. Ja, tankstelle, ja, diesel, benzyn. Pewnie też gaz, co? A zaraz, bo jak wy jesteście nie tutejsi, bo ty, Helmucik, nie stąd jesteś, to wy pewnie tutaj wspólnika wam potrzeba, co? Nie potrzeba. A zastanówta się, bo ja znam, kogo trzeba. A kogo pan zna? A kogo trzeba? A sołtysa. Ja znam. A burmistrza. Też znam. A członków Rady Miejskiej. Całą rzeszę. Kanclerza tylko nie znam, ale to ty chyba poznałeś, no. A skąd pan zna? No i interesy z nimi robię. Jakie? Jajka ode mnie kupują. Nie, to my za takiego wspólnika dziękujemy, no. Tak jest. No to przynajmniej jajka weź. Co? Jajka kup. Nein, żadnych jaj, nein. Nie z tobą, Szkopie, gadam, tylko z rodakiem, no. Ja, Szkopie, wachum, Szkopie. A co, mam mówić Adolfie? No, człowieku. To ja z nim porozmawiam. Jajka, panie, weź, bo nie. Naprawdę od polskiej kury, z polskiej ziemi, polskim ziarnem karmione. Co jest? Nein, żadnych jaj. No, żadnych jaj, idź tam do czołgu sprawdzić, czy wam gąsienic nie przebili. Starszy. No. Jajka pyszne, świeżutkie, po prostu wielkie, jak jaja partyzantów. Takie jajka, proszę pana, i dzisiaj jest promocja, niesamowita cena, proszę pana, dzisiaj mam drzwi otwarte kurnika, proszę pana, wyprzedaż rocznika. Kogut płakał, jak oddawał. No, panie. Dobra, panie, po ile pan ma te jajka?
10 zł sztuka. Co? No, normalnie są po 20 takie dobre, ale dzisiaj jest promocja, no. 10 zł za sztukę, gdzie pan takiego frajera znajdzie? Ale czekaj pan, bo to dzisiaj jest specjalna promocja. Jak 30 jajków ode mnie kupicie, to ja wam do tego zegarek dorzucę. Ja? Chyba z kukułka. Tak, kukułka to cię robił ty. Ale zegarek piękny, naprawdę oryginalny, proszę pana, Rolmops. Co? No tak jest napisane. Rolex! No Rolex, mówię przecież. Skąd nie był pana oryginalny Rolex? Dobra. A to wnuk mi co rok na urodziny z Ameryki przysyła. O, a co ten wnuk tam robi, że takie prezenty przysyła Rolexy? Ja tam się nie lubię chwalić, ale on jest płatnym zabójcą w rosyjskiej mafii. Bierzecie te jajka, czy nie? Żartowałem! Ale się Helmucik obesrał. Jak pod Leningradem, co? Zmiękła lufa. Z pana to jest, widzę, niezły oryginał. No, wie pan, no. No, widzę. Przepraszam pana bardzo. No, to nie trzeba było w 39 nie wchodzić, byś nie przepraszał, no. Nie, przepraszam. Sisiek. Nie mów Sisiek. Sisiek. To jest oryginalny Rolex. Co? No, on jest warty co najmniej 50 tysięcy euro. Co ty gadasz w ogóle? No to musimy... No, bierz te jajka. Tak? Proszę szanownego pana... A, teraz to grzeczny jesteś, co? My weźmiemy te jajka. Ale zapłaci ta. Ja. No to dobrze, no to interesy z Niemcami można robić. Proszę pana, czyli 10 jajków, 30 jajków po 10 zł to będzie... No nie chcę być inaczej, 350, no. Ile? No klimatyczne jeszcze. Panie, żartuję, no co panu? Żartuję. 300 zł do równego rachunku. 300 zł. Dawaj, Helmut, 300 zł i mamy... Przepraszam, a mam tylko 200. Ja tam zawsze słaby z matmy byłem, ale wiem, że 200 to nie 300. Dobra, dobra. Może kolega ma... Sisiek. Sisiek. Dawaj, o. Proszę pana, 250. 250 co to? Niemiaszek chce mnie oszwabić. Dobra, wiem. O, proszę pana, o, telefon jeszcze. A co to za telefon? Dobry, jaki? Huawei. A na chuja jej mi Huawei. Proszę no pana. I co ja z tym zrobię? Nie ma kabla, co to? Ale z niego wszystko robię. Ja dzwonię, ja wysyłam SMS-y. Myślałem, że Niemcy to SS-many wysyłają. No. Nie, to mi nie pasuje. Nie. Dobra, o, Sisiek, dobra. To jeszcze drugi, o, też Huawei. Czyli dwa Huawei'e od dwóch... od dwóch klientów. No dobrze, niech będzie moja strata. Bierta te jajka, bierta ten zegarek i jedź ta na karczew. No. Dobrze, a którędy ta droga na ten karczew? Proszę pana, normalnie to byście pojechali główną drogą, ale tu przez las skrót będzie. To tam las będzie, łąka, tam pełno krowich placków, po twojemu pole minowe. Skręcacie w prawo, jesteście w karczewie. O, no. Dziękujemy, uszanowanie, danke. No, danki tu nikt nie szanuje, no. Halo, Krzysiek. Słuchaj, puściłem ci przez las dwóch jeleni. Tak, tylko słuchaj, kasy już nie mają, ogoliłem ich, to przygotuj tą kasę na to, żeby kartą płacili. Terminal przygotuj. No. Słuchaj, nie wiem, prawdopodobne to jest. Jak wykopałem ten znak na karczew, to te podróbki Rolexów mi idą jak woda, wiesz? A jak tobie idą te podróbki torebek Louisa Vuittonsa? A, słabo. Widzisz, Krzysiek, bo do interesów to trzeba mieć jaja!